Siema, tu Majki, witam Was. Farming Simulator 2017 na polskim gospodarstwie. Witam Was w czwartym odcinku. Jak widzicie, przed Wami ZR811 z owiarką Dobel, Ursus C355 z chwytakiem Dobel, a tam stoi poczciwy ciapek z rozsiewaczem do nawozów. Jeżeli zdążę w tym odcinku owinąć wszystkie bele, to zajmijmy się jeszcze, powiedzmy, że nawozami na naszych polach. Dobra, no to zaczynamy pracę, nie ma co gadać. Kurwa, może być głośno od myszki, nic o to nie poradzę. O kurde, za głośno pojazdów. Ściszmy trochę grę. No i teraz będzie picobello, zajebiście, dobra. Tylko nie wiem, czy to wiarka dobrze będzie działała, nie? Pierwszy raz jej używam, nie? I jak ty się teraz jej używa, nie? To jest pytanie, za 100 punktów, dobra. Dobra, ale z włączonym ciągnikiem podłączonym pod owiarkę, nic nie zrobimy. Działasz? Działasz. Tylko ciekawe. Czy nie będę musiał w środku siedzieć i gazować, żeby to wyjało, nie? No ale to zaraz wszystko wyjdzie. No kurwa, siokuro, no wyjazd. Wyjazd, kurwa, bo będzie zaraz ciebie rosół. No kurwa, siadła na owiarkę siedzi, no co za kura niewdzięczna. No kurwa, zero przejęcia, złaź. No ja pierdolę. Uszopczajcie, jak to wija. Ślicznie, owiniemy to folią i pod tą folią zrobi się kiszonka. Pięknie. I teraz musimy to ściągnąć, jo. Ja bym to powiedział nice. Dobra. Kurwa. Ej. To kurwa jakieś jest zbugowane, nie mogę w ogóle tego wziąć chwytakiem, nie? A, rozładuj belek, kurwa. Kurwa, mówię... Podjechałem ciągnikiem, chcę zapać bela, tu widły kurwa przenikają, a tu trzeba tą belę jeszcze rozładować, nie? No to teraz już wiem, no jak zwykle odcinki nagrywane na pałę, nie? U mnie to chyba się nic nie zmieni. Dobra, gdzie to można ustawić? Na cztery beleczki to na momencie pierdolimy. Dobra, na razie damy na tutaj. A tu kurwa ciasno. Kurwa, w szopę przejebali mnie. I światła pobite. O to kurwa, z tak mało miejsca. To chyba po kierowca po wojaku ustawiał. Albo pod dropsa kierowca ustawiał te wszystkie belki. Mam nadzieję, że silnik nie zagłusza mojego głosu, bo ja wścieku dupy dostanę. Dobra, nieważne. Ślicznie. Wyłączmy.
Normalnie śliczny. Jak to na polskich farmach. Chociaż tą owiarkę podejrzewam powinien podłączyć po 30. 30 też by dało radę. To jest zabawa, co? Dobra, lecimy dalej. Myślę, żeby drugi pokos skosić i zabrać szczepą sam zbierającą. Widzieliście to, kurwa? Belka nam światła prawie potukła. Ciekawe, czy działają. Mam nadzieję. Ja kurwa, muszą działać. Dziękuję za łapeczki, dziękuję, że oglądaliście odcinki. Czy wam się podoba? Polska seria zawsze idzie. Więc dzisiaj pomyślałem, czemu mieć owiarkę i nie wykorzystać w 100%? Ale tu kur... Chciałem w całości zostawić, ale lepiej owinąć to. Ślicznie, po odcinku się ułoży, nie? Widzicie, cztery belki. Wszędzie na polach wiosna. Czyli kurwa, siewy, opryski. Nawozy. Mamy już 6 minut odcineczka. Mordę, dla was się przyjemnie nagrywa. Muszę zobaczyć, czy coś dla krów. Jakieś żarcie w sklepie, bo na razie nie mam nic do, żeby dać do jedzenia. Big? Set? Kurwa, angielskie nazwy, żebym wiedział, co to znaczy. Czy coś z ciągników ciekawego doszło? Są jakieś nowe ciągniczki, ściągałem. Zobaczcie, ja mam tego. Wow, Zetor 311, fajne. Już? No to picobello. Widzicie, wszystko potwierane, kurwa, bo jest ciepło. Bo kurwa, jak mnie to kurde nerwują. Ja nie wiem, jak to autor tej mapy kurde zrobić na podwórku latający luzem. Chyba, żeby tylko Majka denerwowały, ja nie wiem. Dobra, nieważne, złość szkodzi rodzie. Po co to się denerwować? Zaraz lecimy z nawozami, raczej ani inaczej. Dobra, myślę, że jest głośno. Głośność pojazdów. No kurwa, nie, czy teraz za cicho nie będzie? A to zobaczymy. Po co, żeby mu lepiej było głos słuchać, dobra. Niech się szowinie. Ja zaraz muszę zmienić w naszym ciągniku chwytak do bel na widły do palet. Trochę dalej trzeba dojść. Kurwa, jajka mi znosić, no co za mędy. Po co was tu trzymam? Dobra. Trzeba to chyba złożyć, tak mi się wydaje. A, roz...
złożone jest. Dobra, no to sobie lecimy. Dobra, podniesiemy to, żebyśmy tym o ziemię nie wadzili. Jak to dalsza część Sianokosów. Na razie bez lipy seria się rozwija. Opuśćmy to, no i odczep mnie. Dobra, niech tu stoi ten traktor. Najważniejsze, żeby tu stał i lecimy dalej. I zaraz mordę jeszcze coś, ja bym nagrał jeszcze jeden odcinek Sosnówki, bo z górali mam nagrane. To jeszcze jeden z Sosnówki trzeba jeszcze nagrać. Morduj się, dzisiaj w nocy na pewno wam już będę odcineczek wrzucał, żebyście mieli co oglądać. Noż. No co za belka. No ja pierdzielę, fajnie się tym turem robi te belki. Jak jest mało belek, to naprawdę zajebiście się normalnie, jak wam powiem, owija i układa tym chwytakiem. Złóżmy to dziadostwo, opuśćmy. Dobra, i teraz jedziemy. Widły do palet. Które to są? To są do bel. Widły do palet. A tu się kurwa skitrały. Krzychu, po chuj siedzisz i się nie odzywasz, co? Mam nadzieję, że to są do palet, bo jestem normalnie ostatnio lamus w tą grę, dobra. To jest nieważne. Kurwa, wszystko zahaczam. Normalnie jeździ tak szatan, dobra. Które to są? To chyba nawóz? Nie, muszę przejść na sklep, jak to wygląda z nawozem. Dobra. Tak wygląda z nawozem, dobra. Przedmiot zbyt ciężki? Kurwa. Dobra, nieważne. Ja kurwa, do krów bardziej wepchnij. Dobra, dawać tu ciapka. No i teraz podjedziemy sobie. Opuścimy. O, sypie się. Bajunia. To chuj. Klikniemy jeszcze jedną fotę, fajną. No taka będzie akcja w porządku. Dobra. Wejdźmy do tego dziadostwa. Na razie opuśćmy to na ziemię. Bo jeszcze pewnie będziemy dosypywali. Zamknijmy wszystko. No i co? No i lecimy. Jak widzicie drzewa, jak widzicie zboże już rośnie, więc trzeba trochę czymś zasilić. No i pięknie, pięknie. Widzę, teksturka się zmienia, zajebiście. Myślę jeszcze, żeby kukurydzę zasadzić. Kupić siewniki, kukurydzę zasadzić jeszcze. No i zobaczyć, czy na SL Tour wyszedł
kombajn do ziemniaków i w zasadzie się rzedzimy jak ich na polskie gospodarstwo, nie? Ślicznie. To lecimy sobie z tematem. Polecimy sobie ze środeczka. Kurde, ta szyba jest jakaś dziwna i za bardzo nie widać przez nią, ale mam nadzieję, że wszystko widać. Taka gruba akcja, szykuje się. A jaki jebany ten ciągnik jest. O ja pierdolę. A mnie mamy kierszera do mycia, ale to nie ma lipy. Nie ma lipy. Musi być pompa. Jazda, gwiazda. Jak widzicie, wszystko sobie rośnie. Wszystkie pola są nasze. Wszystko rośnie na naszych polach. Widzicie, wszędzie jest wiosna. Nie ma nic urośniętego. Wam powiem, że na tych polach jedynie największy ciągnik może mieć jakieś 600... Na tych polach można mieć największy ciągnik, wam powiem, jakiegoś Ursusa, nie? Jakiegoś... 614, 1014, bo już jakiegoś New Hollanda to już lipa nie mieć, nie? Albo jakiegoś Waltra, nie? A te małe są fajne zatury, co? Będziemy musieli kiedyś kupić i wypróbować go, co to jest? Ale czondirki i ja pierdolę, a jaki masej! Taki masy też by się nam przydał, ale to... I na razie nie, wszystko pomaleńku, wszystko pomału. Trzy ciągniki na razie ogarniają temat. Po co więcej ludziska ludzie? Kurwa, tu nie do ściany, ja pierdolę. Chyba jakiś piany traktorzysta to siał. Gościu, chyba po piksach, bo co? Jest, masakra, dwa pola i jeszcze... Dwa pola, a dwa pola daliśmy nawóz i jeszcze mamy, widzę, 66% nawozu, nie? Gdzie na trawę, żeby bardziej rosła, żebym później nie ogarnął. Jak to rośnie, później się dał jakiś oprysk i będzie ci zajebiście picobello, lecimy. Lecimy z tematem, kurwa. Mam nadzieję, że to się wszystko nagra, nie? No, to też jeszcze damy nawozu, bo to nasze pole. Ślicznie, ślicznie, lecimy. Jeszcze kilka fotek na miniaturki. Kurwa, to jest klimat polski. Taka akcja. Na co myślicie, że się wykorzystuje na polskich gospodarstwach? Kosy. Rozrzutniki nawozu ciągane za traktorem kos. Zazwyczaj, nie? Albo jakieś podczepiane leje. Tylko szkoda, że tak mało maszyn na razie wychodzi na polskie serie. To pole nie należy do ciebie. Aha, bo musimy te pole kupić. Dobra, nieważne. Myślałem, że jest nasze, jednak jest nie nasze, jednak jest sąsiada. Jeszcze zobaczymy do pianego Mariana, czy dalej leży na przystanku. No i przy okazji pojedziemy kupić siewnik do kukurydzy. Bo trzeba już kukurydzę siać, bo już wiosna, nie? Ej, Marian, jeszcze jesteś? Jo, leży najebane, kurwa. O ty kurwa, bym cię rzucił śmieciami, ale śmieci są za ciężkie. O ty kurwa, o ty konusie. Dom jest takim tekstem. No nic nie mogę podnieść, no co za porażka.
ażeby się kurwa zachlał na śmierć. Dobra, lecimy, nieważne. Gościu. Trochę jeszcze zostało nam na wozu. Czym by tu pojechać? Tym dziadostwem pojedziemy. Tym dużym dziadem. No to sobie lecimy na sklep. Posiewnik. I będzie akcja kuku na ziarko. Kuku na kiszonkę, a ten dalej se polonez wisi. No ja pierdzielę. Ja muszę coś z nim zrobić. Chyba go sprzedam, bo nikt nie jeździ tym. Albo zamiast tego poloneza kupiłem jakiś inny samochód. Coś może fajniejszego. Wow, was? To może być fajne, widzę jakiś tuning wiejski tego waza, a może kto kupimy. Idzie jak szatał. Widzicie, wszędzie wiosna, wszędzie pola dopiero co rosną, jeszcze pola nie są nawet zasiane. A to kurwa jest, co jest? Jakiś kurwa garaż u Mietka, czy co to do chuja? Co to jest to kurwa nędzy? A, garaż, warsztat u Mietka, miałem rację. Może nie świadczy jakichś profesjonalnych usług, ale warsztat jest, musi być na bogato, kurwa, jak, oj. Tu zbugowany, jeszcze widzę oprysk. Tutaj widzę do... Tym się ścina kukurydzę na sieczkę. Też to kupiliśmy, pod traktor podłączony. Stół przyczepa, to się podpina po traktor. Ale dobra, my po to nie przyjechaliśmy. A to zwiedziemy sobie na farmę, jak będzie potrzeba, nie? To niech należy stoi na sklepie, jeśli nie woła. Kupimy sobie siewniki. Kurwa, gdzie jesteś? Where are you? Siewnik. 23 minuty odcineczka, chyba bez lipy. Jest trochę, widzicie, o, to jest to. Jakie to potrzebuje moc. 29 kuca, a, o, sadzarka do ziemniaków. To co to jest? To jest jeszcze też jakieś... Dobra, kupimy ten... rosyjski sprzęt, Russia. Ale to kurwa dziwnie wygląda. Jakie stare. O ja pitole, dobra. Ciekawe, czy dam radę tym uciągnąć, badzie wiem. No nie. W kurwie się to też zaraz na farmę zawiezę, bo to tylko przeszkadza na sklepie. O kurwa. Podnieś. Pół z podwórka sklepu zrobiłem, nie? Ja pitole. Dobra. To się nie składa? Kurwa, to za szerokie.
A co to kurwa jest? Za wynalazek. Ja pierdolę, jakie to jest duże. Teraz trzeba uważać, żeby tym o drzewo nie zahaczyć, nie? Bo te drogi są tak wąskie, to jest masakra, nie? Dobra, kierunkowskaz i zjeżdżamy na farma. O! Kurwa, płot. I wysiedliśmy, to ja pierdolę, kiedy zacznę grać realnie, ja wam powiem. Dobra, nieważne, wjeżdżamy na farmę. No ja tu, tędy nie przyjadę chyba. Ja pierdolę, ale żebym zdupił. Rzeźbę roku zrobiliśmy, tak zdupiliśmy. Mamy 27 minut odcinka. Dziękuję za oglądanie. Subujcie, komentujcie, nara. Jeszcze sobie tylko silniczek postawimy i kończymy odcineczek. Jaki kurwa nowy zakup na bogato. No wolę jakiś ruski wziąć. Bo widziałem, nikt go jeszcze na serii nie ma, już będę miał. Dobra, tym kończymy akcentem odcinka.